Cześć, wracamy dzisiaj do tematu sprzętowego, a porozmawiamy dzisiaj o aparacie, a dokładnie o Sony A7C po roku używania. Po pierwsze, rozmiar, waga, wygląd. Dla mnie jest to idealne połączenie. Jeśli dorzucimy jeszcze do tego niewielki obiektyw typu 20 mm, 1.8 albo 50 od Sony czy 55 od Zeiss, ten aparat nie wyróżnia się z tłumu. Spokojnie mogę wyjść z nim na miasto, potykać foty ludziom, rodzinie. Nie krępuje się, jest leciutki, zabieram go bardzo chętnie, to wcześniej miałem problem, jeśli chodzi o Sony A7 III. Jak już jesteśmy przy wyglądzie, jest to podpunkt numer 2. Jak dla mnie ten aparat wygląda naprawdę ładnie, do tej pory mi się podoba. Bez jakichś dodatkowych akcesoriów jest naprawdę super, a jeśli chcemy tylko go dociążyć albo usprawnić jego działanie, dorzucimy kilka akcesoriów i jest bomba. A mówiąc o akcesoriach, na ten temat porozmawiam w następnym filmie, także śmiało mogę Was już zaprosić. Pozycja numer 3 jest to niezawodność. Przez cały okres użytkowania nie zawiódł mnie sam aparat ani razu. Praktycznie zero problemów od samego początku przy użytkowaniu i nie tylko. A przebieg już jakiś tam swój ma, zdjęć zrobiłem całą masę. Filmików też trochę pokręciłem, więc jak na moje potrzeby jest idealnie. Czwarty podpunkt jest to jeden z tych, który zadecydował, że wybrałem w ogóle system Sony, czyli autofokus. Rewelacja, śledzenie na oko czy śledzenie obiektu działa bezproblemowo. Nie wiem, czy któryś z innych systemów dorównuje temu, chociaż trochę, albo przynajmniej jest blisko. Wydaje mi się, że może to być Canon, ale nie miałem jeszcze styczności, więc nie wypowiem się. Jak na twórcę, który pracuje głównie sam, taki autofokus to jest naprawdę rewelacja. Czwarty podpunkt jest to oczywiście stabilizacja żyroskopowa. Już miałem na ten temat film, więc wspominam to jako jeden z większych plusów. Jeśli o niej pamiętamy i wiemy, jak jej użyć, może nam uratować niejeden materiał, naprawdę. Ostatni podpunkt z pozytywów, czyli numer 5. Będzie to rozmieszczenie wszystkich guzików na body. Na początku myślałem, że będzie ich za mało, że nie będę mógł się przyzwyczaić, ale praktycznie po miesiącu używania dostosowałem te guziki pod swoje potrzeby i wszystko teraz działa tak jak trzeba. Potrafię zmienić konkretną funkcję sprzed aparatu, więc uznaję, że to jest naprawdę już wyczyn. Więc moim zdaniem jest to po prostu przyzwyczajenie się do tego sprzętu i obeznanie z menu, co w przypadku Sony nie jest łatwe, ale o tym wspomnę przy minusach. No i tym płynnym krokiem przechodzimy właśnie do tych rzeczy, które mi nie odpowiadają w tym sprzęcie. Jeśli chodzi o funkcję wideo, to 5-osiowa stabilizacja. Jak wiadomo, Sony nie należy do najlepszych, więc uznaję to jako minus. Szkoda, że nie dodali stabilizacji elektronicznej, jak to jest w nowszych aparatach. Miałem nadzieję, że w tym się pojawi, ale niestety z poziomu aparatu mamy tylko 5-osiową stabilizację, ewentualnie brak stabilizacji oraz używanie stabilizacji żyroskopowej i później obrabianie tego w dodatkowym programie. To był pierwszy minus, teraz przechodzimy do drugiego, o którym wspominałem. Jest to menu Sony. Jest to jeden wielki minus, jest naprawdę toporne, ciężko się do niego przyzwyczaić. Nawet po takim czasie używania tego sprzętu potrafię szukać jednej funkcji dłużej niż trzeba, ale na to nie ma obejścia. Trzeba się po prostu przyzwyczaić i przełknąć. Trzeci minus z mojego punktu widzenia jest to brak dodatkowego slotu na karty SD. Miałem już kilka sytuacji, że karta SD sama mi odmówiła posłuszeństwa i straciłem sporo czasu na próbie odzyskania danych. Nie polecam, przydałby się drugi slot na backup. Niestety w tym aparacie nie uwzględnili tego, albo się nie zmieściło. Czwartym minusem jest wizjer, czyli EVF. Jak dla mnie, mogłoby go wcale tam nie być. Nie używałem go ani razu. Rozumiem, że ten aparat jest przeznaczony do filmów i zdjęć, ale zmniejszając wizjer do tego rozmiaru, myślę, że jest nieużyteczny, a przynajmniej w moim wypadku. Mogłoby go nie być. Podsumowując ten cały monolog, czy żałuję przesiadki za 7.3? Oczywiście, że nie. Ten sprzęt bardzo ułatwił mi cały workflow, który mam teraz przy robieniu zdjęć, przy kręceniu jakichś materiałów. Więc tak, jestem mega zadowolony z tego body i nie żałuję tego zakupu. Opcję upgrade'u dalej mam, mogę iść w stronę erek albo w stronę filmową, to już zależy od potrzeb. A jeśli chociaż trochę spodobał Ci się ten materiał, zostaw suba, lajka i jakiś komentarz po sobie. A ja się żegnam, do następnego, cześć!